Kochani, przyszła jesień i pytacie mnie coraz częściej, czy już wykopywać rośliny, przede wszystkim bananowce. Więc dzisiaj kilka słów o tym, chociaż temat nie jest prosty. Dzień dobry. Kochani, noce są już chłodne, gdzieniegdzie już się pojawiły przymrozki, ale niestety nie ma konkretnej daty, którą ja Wam mogę podać, że będzie już trzeba wykopać. Moi drodzy, musimy przede wszystkim wiedzieć, gdzie mieszkamy. Inna sytuacja będzie, moi kochani, w Suwałkach, a inna będzie we Wrocławiu. Już pomijając fakt tych, co mieszkają za granicą, i też trzeba wziąć pod uwagę to, na jakiej wysokości mieszkamy. Czy jesteśmy gdzieś na górce, czy w Niedźce, czy u nas temperatury przychodzą zgodnie z prognozami, czy inaczej. No, tam, gdzie mieszkamy, raczej prognozę powinniśmy śledzić. I tu dochodzimy do tego właśnie najważniejszego, śledzenie prognoz pogody. Oczywiście, wiem co powiecie, oni nam bzdury gadają, no dobrze, ale nie mamy, słuchajcie, innej podpórki. No chyba, że ktoś ma w rodzinie kogoś, nie wiem, żeglarza, który nam wyczyta prognozę, prawda, na bieżąco, ale no musimy patrzeć trochę bardziej długofalowo. Tak czy siak musimy się przygotować do tego, że za chwilę będzie zimno. Zacznę od bananów, bo o nie najczęściej pytacie. Moi drodzy, banany przede wszystkim, czym mniejsze, tym lepiej jest wykopać wcześniej, dlatego że one są dosyć wrażliwe. Tak? I nawet jak przyjdzie minus jeden, to taki mały banan no, może nam po prostu przemarznąć. No taki duży nie przemarznie nam. Najwyżej skosi mu po prostu ten przymrozek liście. Ale co, moi drodzy, jeżeli nie zapowiadają mniej niż 4 czy 5 stopni, to nie warto ich chować zupełnie. Należy je wtedy wykopać do jakiejś kastry budowlanej, czy do pojemnika, do doniczki, do wiadra, co tam będzie, czy tam będziecie zimować, i odstawić je, po prostu. Zostawić je w spokoju, niech one czekają, aż ten przymrozek zapowiedzą, aż on naprawdę przyjdzie. Każda doza światła, moi drodzy, dla tych fantastycznych egzotyków jest na wagę złota do ostatniego momentu. Jeśli mamy bananowce duże, tak? Takie mniej więcej jak te, albo jeszcze większe, no to w tym momencie sytuacja jest trochę mniej skomplikowana, bo możemy sobie poczekać, aż ten przymrozek przyjdzie i przytnie nam te liście. Ale z kolei, jeżeli mamy takich bananowców, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no to też, moi drodzy, trzeba to logistycznie rozwiązać, bo wyobraźcie sobie teraz taki moment, wracacie w sobotę po imprezie, wszystko jest fajnie, wstaliście rano, a tu o, zapowiedzieli w niedzielę przymrozek. I tak, w poniedziałek musicie iść do roboty i macie do wykopania wszystko i tyracie przez całą niedzielę, żeby to wszystko wykopać i schować. Nie, lepiej jest mieć część wykopaną, przygotowaną, stojącą już w kastrach budowlanych. Niech się cieszą słońcem, póki mogą, ale wnieść możemy je zawsze. Pytacie, czy obcinać do zimowania liście bananom. Moi drodzy, ja obcinam u wszystkich. Zostawiam ewentualnie jeden najmłodszy liść, ale też u tych dużych nie, bo po prostu nie mieszczą mi się w zimowni. Jeżeli trzymamy w pomieszczeniu, gdzie jest jasno, można część liści zostawić, moim zdaniem. Można też wszystkie usunąć. Porośnięcia bananowca zimą zależy od tego, czy ma światło, jaką ma temperaturę i czy go podlewamy. Trzeba ograniczyć mu wszystkie bodźce jak najbardziej, żeby on zimą nie rósł, bo jak on nam będzie zimą w chłodzie rósł, no to widzieliście, jak u mnie wyglądały 2 lata temu banany po zimie. Żółte liście i tak będą na strat. Są też, moi drodzy, bananowce, których już absolutnie zimować nie trzeba. Są to bananowce, które zakwitły. Oczywiście większość z Was już o tym wie, że banan zakwita tylko raz. Jest to przykry widok, bo roślina wygląda na zdrową, banany wiszą, tak jak na tym moim pięknym. Niestety banany nie zdążą już raczej dojrzeć w tym roku, może bardzo wcześnie zakwitł. No i tych bananów po prostu nie wykopujemy, bo to nie ma sensu, one nam już na wiosnę nie odbiją. No, ja oczywiście kiedyś trzymałam muselę, tą piękną muselę, znaczy to są już jej dzieci, która kwitła mi kilka miesięcy w domu i wtedy, o, warto, jak mamy małego banana, który zaczął kwitnąć, to tak, bierzemy sobie go do domu, trzymamy go w ciepełku, jest szansa, że pocieszymy się nim jeszcze chwilę, ale duże egzemplarze, które zakwitły, niestety, do śmieci. A co z innymi egzotykami? Moi drodzy, no tego jest oczywiście cała masa i można by o każdym zrobić osobny odcinek. Ale tak pokrótce. Palmy. Palmy jesienią najbardziej nie lubią, kiedy im pada na łeb. Dlatego ja na przykład zrobiłam materiał, chyba w zeszłym roku, była palma pod obrusem. Świetna sprawa, konstrukcja na rurkach sprawdziła się świetnie. I tak możemy postąpić z mniejszymi palmami albo też z innymi roślinami, które nie lubią wody. Tak się na przykład robi z mrozoodpornymi kaktusami, jak opuncje. Tak, jeżeli mamy duże palmy, no to już zależy od oczywiście gatunku. Trachykarpus, on sobie może stać tu jeszcze i nie zwracam na niego uwagi, na pewno do grudnia musieliby zapowiedzieć minus 12 w nocy, żebym ja zaczęła się interesować tym krzakiem. Waszyngtonia znosi mniejsze mrozy, ale to już jest też duży, potężny egzemplarz i minus 6 nawet przez całą noc nie zrobi jej nic więcej, oprócz tego, że wyjdą jej na liściach piksel. Mamy oczywiście jeszcze pałczychy, dziwidła i do nich dołączmy kanny, bo to wszystko są bulwiaki, cebulaki, tak, i to wszystko musi obumrzeć. I
bulwa w ziemi jest bezpieczna. Jak to zemrze, to wtedy możemy wykopać, oj, coś mi spadło, chyba nasionko, i wtedy sobie wykopujemy, a na razie spójrzcie, jaka ta kanna jest piękna. Ona jeszcze będzie kwitła, mimo że było w nocy 6 stopni i to w ogóle nie przeszkadza. To bym mogła obciąć, ale liście są na tyle dekoracyjne, że zostawiam. To samo mówię, dziwidła. Pałczychy już zamierają, tu pięknie widać, że pałczychy to już jest... Już koniec sezonu i tak bardzo długi sezon miały, naprawdę jestem w szoku. A dziwidła, no cóż, mam ochotę je wykopać. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jednego nie wykopę i nie wezmę go do domu, bo Amorphophallus siedzi mi w domu, ma trzeci cykl u mnie, trzeci cykl. Oczywiście do kwietnia to tam jeszcze są mnóstwo lat przed nimi, ale ten jakby sobie postał w domu, może by sobie dał radę. Może spróbuję, zobaczymy. No i znowu rozgadałam się nie na temat, ale rodzi mi się mnóstwo pomysłów w głowie. Moi drodzy, brugmansje, jeszcze bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o brugmansje. Brugmansje nie znoszą żadnego mrozu. Tak przyjdzie minus jeden nad ranem i dziękuję, mamy po brugmansjach, niezależnie czy mamy taką dużą jak tamta, czy mamy małą. Tak więc brugmansje, jeżeli mamy w gruncie, już wykopać, a jeżeli mamy w donicach, to przysunąć blisko garażu albo piwnicy, żeby można je było szybciutko wnieść. Oczywiście mamy jeszcze egzotyki, które zostawiamy w gruncie, ale o ich owijaniu też macie filmy u mnie na kanale. Ja w tym roku jeszcze będę zimowała cykasa w gruncie, to też może być dosyć ciekawe. Będzie zimowała w gruncie albicja, figa już też tam zimowała i będzie zimowała, ale to jest temat na inny odcinek, bo tego nie chowamy i z tym czekamy dłużej, to są bardziej odporne rośliny. Podsumowując, moi drodzy, nie zostaje nam nic innego jak obserwacja pogody, prognoz pogody i to najlepiej nie na jednym portalu, czy na dwóch, nie w jednej telewizji, albo w dwóch, tylko śledzić z kilku źródeł, śledzić też koniecznie grupę na Facebooku, słuchajcie, bo tam jest Artur, który jak tylko ma się coś zadać w pogodzie, to on jest pierwszy i wrzuca nam tam prognozę pogody, tak więc Facebook, grupa egzotyczni, bardzo się przydaje. No i oczywiście można tam pytać o wiele więcej, bo ja nie jestem w stanie wymyślić wszystkiego, o co Wy chcielibyście zapytać. Zostawiam Was na razie z jesienią, mam nadzieję piękną i nie stresujmy się tak bardzo, nie latajmy z tymi doniczkami w te i nazad, bo to nie ma sensu. Skupmy się na razie na tym, co się dzieje, idźmy na grzyby i pilnujmy, żeby wszystko było do końca w jak najlepszej kondycji. Pogodnej jesieni Wam życzę. Trzymajcie się. Pa!